Minęła godzina 19, Łukaszenkowski. Zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program, nasze spotkanie Forum Wymiany Myśli między Państwem przed telewizorami, a gośćmi do programu, bo już nie do studia zaproszonymi. Cały czas działamy za pomocą łączy telefonicznych albo skype'owych, albo innych, tak aby przestrzegać wszystkich obostrzeń pandemicznych. Dzisiaj nie o pandemii, chociaż może o swoistej pandemii, o pandemii politycznej, czyli o stanie obozu rządzącego. Ja wiem, już o tym nieraz rozmawialiśmy, ale cóż zrobić, kiedy koalicja rządząca cały czas jest w pewnej niestabilności, ale dzisiaj porozmawiamy chyba po raz pierwszy w naszym programie od strony jednej konkretnej, czy jednej gałęzi ugrupowań, czyli o porozumieniu i trochę o samym Jarosławie Gowinie, bo nurtuje przynajmniej mnie i pewnie części z Państwa pytanie właściwie, jaką politykę obecnie realizuje Jarosław Gowin, w czyim obozie politycznym gra wicepremier. No i wydaje się, niektórzy twierdzą, że tak, inni inaczej, ale cały czas prezes jednej z formacji koalicyjnych, chociaż tutaj, jak powiedziałem, zdania są podzielone. Czy Jarosław Gowin porusza się już Państwa zdaniem w logice politycznej polityka opozycji? Czy po ostatniej konwencji, którą zorganizował, cały czas jest silnym filarem obozu prawicowego, obozu rządzącego? Czy już dryfuje w kierunku PSL-u, a może Platformy, albo w jeszcze innym, w jeszcze inne miejsce polityczne mamy rosnącą gwiazdę Szymona Hołowni? Chociażby, żeby daleko nie szukać. Na ile działania Jarosława Gowina służą, a na ile osłabiają koalicję rządzącą? To wszystko pytania naszej dyskusji. Telefony jak zwykle pod ten sam numer 507-964-253. Zaraz ten numer telefonu wyświetli się. O, w tej chwili się wyświetlił do Państwa ekranów telewizyjnych. Pytania, komentarze, opinie kierujemy do studia i do gościa. Dzisiaj naszym gościem Madam Bielan, poseł do Europarlamentu i też prezes Porozumienia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Europoseł. No dobrze, panie pośle, to skoro mamy rozmawiać o Jarosławie Gowinie i o Porozumieniu, to jeszcze wyjaśnijmy najpierw tą techniczną sprawę. Jak to jest prawnie? Kto jest szefem partii Porozumienie? Panie pośle, i tutaj nie dlatego, że pan poseł tak długo myśli, tylko że Skype nam znikł, nie ma połączenia, będziemy go zaraz odnawiać. Myślę, że taka długa teatralna pauza. Myślałem, że Adam Bielan zbiera myśli, aby powiedzieć coś nieoczywistego, a to tylko była usterka łączy internetowych. Od tego nasz program rozpocząłem, że nie ma gościa w studiu, jest gość w programie, bo korzystamy z łączy zdalnych i te łącze, jak widać, czasami zawodzą. Nie ma to jak gość w studio, nie ma to jak spojrzenie prosto w oczy polityka i zadanie mu pytania w pewnej bliskości fizycznej. Mam nadzieję, że ta odległość, która nas dzieli między Warszawą a Brukselą, zostanie szybko zniwelowana. I tak się stało. Znowu pokonujemy przestrzeń, znowu jest pan poseł. No dobrze, to jak to jest z tym porozumieniem? Jak to wygląda obecnie, panie pośle? Kto jest szefem tejże partii? No, sytuacja w Porozumieniu jest sytuacją analogiczną do sytuacji w naszym kraju, gdyby na przykład w zeszłym roku nie udało się zorganizować wyborów prezydenckich. I gdyby pan prezydent Andrzej Duda przez kolejne 5 lat bez wyborów rządził naszym krajem. No wtedy, zapewne już znacznie wcześniej niż po 5 latach, Sąd Najwyższy zebrałby się, wygasił jego kadencję i powierzył pełnienie obowiązków prezydenckich marszałkowi Sejmu, a marszałek Sejmu musiałby zorganizować w odpowiednim momencie demokratyczne wybory. I podobnie jest w naszej partii. Krajowy Sąd Koleżeński 4 lutego zebrał się po przeanalizowaniu wszystkich dowodów w sprawie, wszystkich dokumentów, materiałów źródłowych, ogłosił, że wygasza kadencję Jarosławowi Gowinowi i powierzył obowiązki prezesa do czasu zorganizowania kongresu przewodniczącemu konwencji krajowej, czyli mnie. Krajowy Sąd Koleżeński nie miał innego wyjścia, bo gdyby zachował się inaczej, to należałoby przyjąć, że raz wybrany prezes, mimo tego, że statut, ustawa o partiach politycznych, ba, konstytucja zobowiązuje wszystkie partie polityczne, żeby ich władze były wyłaniane w sposób demokratyczny, no ale gdyby Sąd Koleżeński zachował się inaczej, to raz wybrany prezes mógłby rządzić po prostu dożywotnio.
Jarosław Gowin nie ma mandatu demokratycznego, żeby pełnić funkcję prezesa. Sam jest głównym winowajcą tego, że nie zorganizowano w odpowiednim momencie demokratycznych wyborów, nie zorganizowano kongresu. No i mam nadzieję, że w końcu się wycofa z tych przepychanek sądowych, bo one w naszej partii nie służą. Według ostatniego sondażu mamy ledwie ponad 9 promili poparcia wśród partii politycznych. To jest zdecydowanie poniżej naszej ambicji. Struktury naszej partii są zdezorganizowane i zdezorientowane. Dość powiedzieć, że w ostatnich wyborach w Rzeszowie struktura najpierw próbowała wystawić kandydata, później okazało się, że nie jest w stanie zebrać zaledwie 3000 podpisów. W takim mieście jak Rzeszów, można powiedzieć bastionie polskiej prawicy, struktura Porozumienia była w stanie zebrać 3000 podpisów. To wynika zapewne z tych takich bardzo nerwowych ruchów Jarosława Gowina, również ruchów programowych. Z jednej strony Jarosław Gowin przez całą poprzednią kadencję deklaruje, że jest za włączeniem poprawki przesłanki eugenicznej z ustawy antyaborcyjnej. Później nagle ogłasza, że zmienia zdanie. Ba, przyjmuje postulaty lewicy jeszcze z lat 90. i żąda referendum w tej sprawie. Później przyjmuje do partii współorganizatorkę strajku kobiet, która domaga się legalnej aborcji na życzenie do 12 tygodnia. Ba, nawet mówi o eutanazji wśród dzieci. Przez kilka tygodni zaprzecza, że spotkał się z Donaldem Tuskiem, a potem na konferencji prasowej ku zdumieniu stojącego obok niego premiera Morawieckiego deklaruje, że chce się zapisać do partii Donalda Tuska, czyli do Europejskiej Partii Ludowej. Więc no, takie rzucanie się od ściany do ściany. Mój kolega, nasz poseł, jeden z liderów Porozumienia, wieloletni lider frakcji konserwatywnej Platformy Obywatelskiej, na bazie której Jarosław Gowin zbudował swoją platformę, wychodząc z tej partii, powiedział, oceniając ostatnie spotkanie Jarosława Gowina, które zorganizował w sobotę, że Gowin błądzi w poszukiwaniu programu i tożsamości i traci przez to wiarygodność. Koniec cytatu. Nic dodać, nic ująć. My teraz musimy coś dodać, musimy dodać telefony od widzów. Pani Grażyna z Rybnika jest na naszych łączach. Dzień dobry, pani Grażyno, i ja, i pan poseł zamieniamy się w słuch. No dzień dobry, stęskniłam się za panem redaktorem, bo tydzień temu nie było programu. Grażyno, no dobrze, ale to ad rem do Gowina i do naszej koalicji rządzącej. Znaczy króciutko spróbuję. Witam serdecznie pana europosła. Ja sobie pana bardzo cenię, bardzo pana sobie cenię, ale pana nie znam. Pana nie znam i mogłabym to samo powiedzieć o panu Gowinie, że go nie znam. Tylko, że jego znam właściwie z tego, co słyszę i co widzę, co robi. Nie podoba mi się pan Gowin. Dlaczego mi się nie podoba? Dlatego, że gdzieś tam kiedyś był, prawda, w tamtym układzie. I ja mu nie ufam. O, w ten sposób powiem. Teraz bardzo dokładnie wysłuchałam to, co pan powiedział. Ale ludzie na was zagłosowali. Ludzie nie zagłosowali na Porozumienie, czy na... Ludzie zagłosowali na prawicę zjednoczoną i nie róbcie tego nam, żebyście się teraz rozpadli, bo tamci tylko, prawda, ręce zacierają. I układ jest taki bardzo wygodny, bo oni wykorzystują pandemię, wykorzystują każde wasze potknięcie, natomiast faktycznie trzeba by było zadać jakieś dokładne i bardzo szczegółowe pytania, o co chodzi panu Gowinowi. Bo mnie się wydaje, że nawet do polityki idzie się po to, żeby służyć ludziom. A pan Gowin, ja odnoszę takie wrażenie, ma takie przerośnięte ego. Ja się zastanawiam, co on jeszcze chce. Bo to, że on próbuje pokazać, że on się na wszystkim zna i na szkolnictwie, prawda, że nie wspomnę o tej konstytucji beznadziejnej i tam jest jeszcze większa samowola. I teraz na gospodarce nie można się znać na wszystkim. Mnie się pan Gowin i jego postawa bardzo, bardzo nie podoba, bo to tak wygląda tutaj na dołach, prawda, jak z ludźmi rozmawiam, że chodzi o rozwałkę prawicy.
tylko tu że nam o to właśnie nie chodzi. Kropkę, pozdrawiam serdecznie, bo pan redaktor zawsze mi mówi, że mam krótko mówić, ja już i tak powiedziałam za dużo. Pozdrawiam serdecznie. Stawiamy kropkę, pani Grzyno, bardzo dziękuję za telefon i do usłyszenia, do zobaczenia. Oczywiście kilka wątków, faktycznie od Aleksandra von Humboldta czy od Kanta nie ma już omnibusów, nie ma ludzi, którzy znaliby całe kwantum wiedzy. Jarosław Gowin też pewnie omnibusem nie jest. No to pytanie, które zadała pani Grażyna, o co chodzi panu premierowi Gowinowi? Pan poseł wie, o co chodzi, jaki jest cel, jaka jest sprężyna motywacji Jarosława Gowina w polityce? Ja przede wszystkim oczywiście dziękuję za telefon i ten głos pani Grażyny z Rybnika. W 100% zgadzam się, że głosy oddane na nas w 2019 roku to były głosy na zjednoczoną prawicę, nie na poszczególne partie. Prawo i Sprawiedliwość jest partią zdecydowanie największą i z całą pewnością nawet bez mniejszych ugrupowań koalicyjnych zapewne by wygrało wybory, ale pewnie bez Solidarnej Polski, bez porozumienia na tych listach nie miałoby samodzielnej większości, więc cała Zjednoczona Prawica, wszystkie składniki Zjednoczonej Prawicy są ważne. Jeśli chodzi o liczbę głosów, która na nas została oddana, to było ponad 8 milionów głosów, 8 milionów 50 tysięcy głosów, z czego sam Jarosław Gowin zdobył 15 tysięcy głosów, co stanowi niecałe 2 promile. I to jest wkład osobisty Jarosława Gowina. Każdy głos się liczy, tak mawiają politycy, ja się z tym zgadzam, więc jest 15 tysięcy powodów, dla których Jarosław Gowin jest ważny, ale pamiętajmy, to jest zaledwie 2 promile wszystkich głosów oddanych na Zjednoczoną Prawicę. Jarosław Gowin pełni ważną funkcję wicepremiera, jest już wicepremierem 5. rok. Myślę, że jest doceniany w tej koalicji. Jeżeli czuje się sfrustrowany, a mam czasem takie wrażenie, no to mogłoby świadczyć o pewnej politycznej megalomanii. Ja myślę, że ambicje wśród polityków nie są niczym złym, ale jeżeli ktoś ma ambicje przekraczające jego możliwości, jego potencjał polityczny, to wtedy mamy problem. Mój spór z Jarosławem Gowinem zaczął się tak naprawdę przed fazą ostrą wiosną zeszłego roku. Roku i tu znowu nam łącze zawodzi. Mam nadzieję, że kiedyś uda się ustabilizować na dłużej. Rzeczywiście to pytanie, które często pada, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są lekko zdezorientowani. Głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, tak się nazywała lista wyborcza, a potem po wyborach w roku 2019 nagle się okazało, że są jakieś partie koalicyjne i to bardzo silne. Partie, które mają własny program, własne pomysły, partie, które nawet być może mają własne plany polityczne zupełnie poza obozem Prawa i Sprawiedliwości. To jest elementem pewnej pewnie frustracji czy złości nawet wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że nagle się okazało, że tutaj głosujemy na PiS, że tak jak kiedyś był taki żart w komunizmie, że urna, taka dziwna skrzynka, wkłada się Mikołajczyka, wychodzi Gomułka. To może nie najlepsze porównanie i nie najbardziej dokładne, ale wyborcy prawicy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, głosowali na Jarosława Kaczyńskiego, a z urny wyszedł Jarosław Gowin, który idzie na Zbigniew Ziobro, którzy mają jakieś inne pomysły na Polskę i inną politykę chcą prowadzić. O tym i nie tylko o tym, gdzie zmierza Jarosław Gowin, jaki ma pomysł, czy na pewno jeszcze Jarosław Gowin myśli sam o sobie jako polityku wybranym z list Prawa i Sprawiedliwości w drugiej części. Także naszym gościem będzie Adam Bielan, europoseł. Do niedawna Porozumienie, a teraz właśnie może jakaś nowa partia powstanie. O tym też powiemy w drugiej części. Teraz państwa zaproszę na krótki blok reklamowy i zaraz potem wracamy do drugiej części.